Trzeba przyznać, że ta rozmowa Jonasza z Panem Bogiem jest nawet, można powiedzieć, zabawna. Jonasz oburza się na to, że Pan Bóg przebaczył Niniwie, obraża się, ucieka przed nim. Cieszy się potem z krzaczka, który wyrósł, go osłoni. Potem się mówi do Pana Boga, że jest śmiertelnie obrażony, bo Pan Bóg ten sprawił, że przyszedł jakiś robaczek, który zjadł ten krzew. Takie troszeczkę to wszystko jest zabawne, to jego podejście. Jakoś tak bardzo mocno był, miał poustawiane w głowie, że Pan Bóg nie może przebaczyć Niniwy. Dlatego okazało się, dlaczego nie chciał tam pójść. Bo wiedział, że jak pójdzie, to Pan Bóg im przebaczy, że się nawrócą. Nawet jak pamiętamy ten opis, kiedy Jonasz głosi Niniwie, to wcale się tam za bardzo nie przykłada do tego głoszenia. Nie przygotował wielkich kazań, nie przygotował różnych pomocy dydaktycznych. Robił tyle, co tylko się po linii najmniejszego oporu. Jeszcze 40 dni Niniwa będzie zburzona. Tak chodził, nawet nie za bardzo mówił, że Pan Bóg go posłał, a i tak się nawrócili, bo był posłany przez Boga. I to go jeszcze pewnie tym bardziej zdenerwowało. Robił wszystko, żeby tak nie było. Dlaczego? Coś miał w swoim sercu niepoukładane na temat Bożego miłosierdzia. Może uważał, że to jakaś naiwność Boga, że Pan Bóg tak nie powinien postępować, że to jest niesprawiedliwe, żeby Bóg był tak dobry. Pan Bóg jest też niesamowity w tym opisie rozmowy z Jonaszem, jak jest cierpliwy dla niego, jak mu wszystko stara się tłumaczyć, rozmawia z nim, nawet specjalnie dał mu ten krzew, żeby zobaczył, żeby jako przykład dla Jonasza, że skoro jemu jest żal krzewu, to czy Panu Bogu miałoby nie być żal tylu ludzi i zwierząt, którzy byli w Niniwie? 120 tysięcy ludzi. Olbrzymie miasto. Nie wiem, czy Toruń tyle ma, może ma, albo trochę więcej może. Więc wyobrażamy sobie, jak to musiało być dużo ludzi. Pan Bóg uczy go, na czym polega jego miłosierdzie i wiemy też z tego, co nam przekazała święta Faustyna, że miłosierdzie Boże nie jest jego naiwnością, że Pan Bóg, będąc miłosierny, nie przestaje być sprawiedliwy, a w swojej sprawiedliwości nie przestaje być miłosierny. Bo tu nie chodzi o to, żeby się na kimś wyżyć. My czasami mamy coś takiego, że chcielibyśmy kogoś nawrócić, to najlepiej go zrobić taką krzywą minę, tak się podnieść nos do góry, milczeć i pokazywać nasze oburzenie czyimś zachowaniem. I ty, człowieku, myśl, co ty z tego zrobiłeś? I się nawróć, bo jesteś grzesznikiem, a ja ci to wypominam. Jak czasami jeszcze nam brakuje tego wprowadzania pokoju, błogosławieństwa, w którym mówi Pan Jezus, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój w czasie naszego zwracania uwagi. Mamy być miłosierni. Jezus mówił do Faustyny, żeby wszystkie twoje czyny były miłosierne i czyń miłosierdzie, jak tylko się da, na różne sposoby. Najlepiej uczynkiem. Jak nie możesz uczynkiem, to słowem. Jak nie możesz słowem, to modlitwą. Bo to miłość nawraca. I miłosierdzie, jak patrzymy to po Niniwitach i całej nauce Chrystusa, też tej zawartej w modlitwie Ojcze Nasz, której dzisiaj nas uczy, polega na tym, że Bóg chce, żeby człowiek wrócił do komunii z Nim, żeby człowiek na nowo zaczął żyć. Pan Bóg nie chce zdeptać człowieka, nie chce się na nim wyżyć, bo zrobił coś złego. Tylko On przyszedł po to, żeby ludzi zbawić od grzechu, przywrócić ich do normalności, do bycia z Bogiem. I to się też dokonało w życiu mieszkańców Niniwy. Oni prosili Boga o miłosierdzie, przyznali się do swojego grzechu, zaczęli pokutę. To też jest ważne, że to nie jest tak, że oni robili dalej to, co chcieli,
Może czasami niektórzy się sprzeciwiają na przesłanie o Bożym miłosierdziu, bo myślą, że miłosierdzie to jest coś takiego, że możemy robić co chcemy i tak sobie żyjemy jak byśmy chcieli, co nam się podoba, grzeszymy, a Pan Bóg jest miłosierny, to nam przebaczy. To jest przecież grzech wołający o pomstę do nieba. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jeden z grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, ponieważ odrzuca się zaproszenie Boga do nawrócenia. I wiemy z nauki Pana Jezusa, że grzechy przeciwko Duchowi Świętemu są nieodpuszczalne. Czy jak ktoś grzeszy zuchwale, powołując się na Boże miłosierdzie, bo Pan Bóg i tak jest miłosierny, to tego przebaczenia nie otrzyma. Chyba że rzeczywiście się nawróci i uzna, że zrobił źle, ale to musi się dokonać jeszcze w tym człowieku. Mieszkańcy Niniwy dokonali pokuty. Zaczęli rzeczywiście, chcieli zmienić swoje życie i o to w tym chodzi. Jeżeli chcemy, właśnie o to też się modlimy w modlitwie Ojcze Nasz. Przebacz nam nasze grzechy, jak i my przebaczamy innym. To dopowiedzenie bardzo chroni nas, żebyśmy rzeczywiście mogli tego przebaczenia otrzymać. No bo jeżeli jest w nas nienawiść do drugiego człowieka, to nie ma w nas autentycznego nawrócenia. Mamy stawać się podobni do Boga, który jest miłością, święci jak Ojciec nasz niebieski. Więc kiedy nie ma w nas miłości do drugiego człowieka, czyli chęci dla niego jak najlepiej, wtedy sami zamykamy się na to przebaczenie. Dlatego Bóg uczy nas, to jest trudne. Może doświadczamy tego czasami, jak ktoś nas skrzywdzi. I teraz nie chcieć mieć w sobie pragnienia zemsty. Panu Bogu zostawić osąd tego drugiego człowieka. To nie znaczy, że masz być jego najlepszym przyjacielem. Ale tu chodzi o to, czy chcesz, żeby Pan Bóg cię pomścił nawet. To jest też, bo możemy się uciekać. Panie Boże, Ty ześlij na niego ogień. Tak jak szli Jakub i Jan, synowie gromu i nie przyjęli Pana Jezusa w Samarii, to powiedział, chcesz, to będziemy się modlić, żeby ogień na nich zleciał. Pan Jezus ich skarcił. Nie tak ma być nasza modlitwa. Chcę, Panie Boże, ten człowiek, który mnie skrzywdził, chcę, żeby on doświadczył Twojej miłości, żebyś Ty go przemienił. Nie chcę, żebyś zsyłał na niego karę. Nie chcę, żeby spełniły się na nim te słowa, które są nawet w Piśmie Świętym, że ten, kto niszczy sprawiedliwego, doświadczy kary. Nie chcę tego. Chcę, żeby i oni żyli z Tobą. To jest modlitwa chrześcijanina. Do tego mamy dorastać. Wtedy będziemy prawdziwie miłosierni. A Pan Bóg sobie poradzi. Jak już mówiliśmy, miłosierdzie nie zaprzeczy nigdy sprawiedliwości, a sprawiedliwość miłosierdziu. Pan Bóg wie, zna intencje i na pewno każdego osądzi tak, jak trzeba. Jeżeli więc szczerze żałujesz, to ze sprawiedliwości Pan Bóg, tak jak mieszkańcu Niniwy, ci przebaczy. A jeżeli nawet prosimy o miłosierdzie, ale nie było tej przemiany, to ze sprawiedliwości tylko miłosierdzia nie będzie. O to się nie musimy martwić, ale starajmy się o to, żeby rzeczywiście każdego dnia do tego Chrystusa się zbliżać i rzeczywiście czerpać od Niego miłosierdzie. I prośmy o to miłosierdzie, bo Go potrzebujemy. Nigdy nie będzie tak, że będziemy sprawiedliwi, zawsze zbawienie będzie łaską Chrystusa, ale wtedy, kiedy my szczerze o to miłosierdzie prosimy, o miłość Chrystusa, o łaskę, o siłę, wtedy ją otrzymamy. Amen.